Impas wojny pozycyjnej na froncie zachodnim I wojny światowej, w którym znaleźli się Niemcy i Francuzi oraz ich sojusznicy w 1917 roku, polegał na niezdolności przełamania obrony przeciwnika. Karabiny maszynowe ukryte w schronach i umocnieniach polowych, wzmocnionych siecią drutów kolczastych i wsparte artylerią, stanowiły dla piechoty po obydwu stronach barierę nie do przebycia. Artyleria odgrywała wiodącą rolę, ale koszty jej użycia były niewspółmierne do osiąganych rezultatów. Według danych francuskiej armii, zniszczenie jednej wrogiej baterii artylerii nieprzyjaciela wymagało wystrzelenia od 500 do 700 pocisków kalibru 155 mm. Na wykonanie dla pododdziału piechoty jednego przejścia w zasiekach z drutów kolczastych trzeba było zużyć średnio 700 do 800 pocisków kalibru 75 mm. Likwidacja zamaskowanych gniazd karabinów maszynowych wymagała nawały artyleryjskiej, która zmieniała pole walki w pokrytą lejami krainę księżycową. Atakująca frontalnie piechota ponosiła ogromne straty. Przełamanie linii obrony nieprzyjaciela możliwe było jedynie przy wsparciu artylerii. Porażające straty ludzkie i materiałowe zmuszały wojskowych do poszukiwania rozwiązań, które poprawiłyby sytuację na froncie. Potrzebne było nowe narzędzie walki. Rozwiązanie umożliwiające artylerii i karabinom maszynowym bezpieczne przemieszczanie się razem z piechotą, torowanie jej drogi przez zasieki z drutu kolczastego i niszczenie gniazd broni maszynowej nieprzyjaciela. Tak narodziły się czołgi, które przyczyniły się do przełamania impasu kilkuletniej wojny pozycyjnej. Uczestnicy I wojny światowej wyciągnęli z jej przebiegu różne wnioski. Wśród Brytyjczyków, Francuzów i Amerykanów dominowały poglądy, że czołgi to broń pomocnicza piechoty. Dlatego powinny być przede wszystkim przydzielane do poszczególnych dywizji, ewentualnie zastąpić kawalerię w roli oddziałów oskrzydlających lub rozpoznawczych. Niemcy zaczęli doceniać znaczenie manewrowości oraz broni umożliwiającej przełamanie na kluczowych odcinkach obrony nieprzyjaciela. Nazywana Czarnym Dniem Niemieckiej Armii, bitwa pod Amiens w sierpniu 1918 roku, która przerwała impas wojny pozycyjnej, pokazała niemieckim strategom potencjał dużych ugrupowań pancernych, złożonych z kilkuset czołgów, działających jako samodzielne jednostki przy wsparciu piechoty i artylerii. Te doświadczenia wpłynęły na rozwój broni pancernej w latach 20. i 30. Czołgi powstające w tym okresie miały w dużej mierze charakter eksperymentalny, ponieważ ich konstrukcja wynikała z wciąż zmieniających się koncepcji. Jaki powinien być nowoczesny czołg i jak powinien być używany? Dopiero kolejna wojna światowa przyniosła odpowiedzi na te pytania. Jednak wszyscy specjaliści podzielali pogląd, że czołg to ogień i ruch. Jego największa zaleta to możliwość wykorzystania głównego uzbrojenia podczas przełamania lub walki manewrowej. Szybka lokalizacja celu i podejście blisko nieprzyjaciela mogły przesądzić o powodzeniu ataku lub obrony. Na razie była to jednak tylko teoria. W czasie wojny włosko-abisyńskiej w latach 1935-1936 Abisyńczycy szybko zorientowali się, że czołgiści w zasadzie ich nie widzą. Organizowali zasadzki na czołgi przy naturalnych przeszkodach. Wlewali do środka benzynę, podpalali lub wybijali bezradną załogę przez szczeliny obserwacyjne. W wojnie domowej w Hiszpanii w latach 1936-1939 było podobnie. Czołgi były bezradne wobec piechoty podchodzącej na bliską odległość. Prawda była taka, że ówczesne czołgi były prawie ślepe. Skuteczna obserwacja zapewniająca orientację w sytuacji bojowej, szybką lokalizację celów i koordynację działań to jeden z podstawowych warunków skuteczności broni pancernej. W czołgach z przełomu lat 20. i 30. łączność radiowa była rzadkością.
Rozkazy odbierano obserwując sygnały dawane z czołgu dowódcy. Możliwość ciągłej obserwacji otoczenia wokół czołgu była więc niezbędna do jego efektywnego użycia na polu walki. Ówczesne przyrządy obserwacyjne tego nie zapewniały. Były słabością czołgów konstruowanych we wszystkich krajach. Problem ten starano się rozwiązać na różne sposoby. Jednak do końca lat 30. XX wieku nie osiągnięto w tej dziedzinie zadowalających rezultatów. Trudność polegała na pogodzeniu wielu sprzecznych wymogów. Małych wymiarów przyrządu obserwacyjnego, jak największego pola widzenia, możliwości prowadzenia ciągłej obserwacji w ruchu we wszystkich kierunkach i przy słabej widoczności, ochrony przed pociskami i odłamkami oraz łatwej wymiany po uszkodzeniu. Wielu producentów, którzy produkowali sprzęt na potrzeby wojsk pancernych, próbowało rozwiązać problem obserwacji z czołgu. Robili Niemcy, robili Holendrzy. Żadne z tych rozwiązań nie zdały egzaminu ze względu na straty światła, duże wymiary. I dopiero genialny wynalazek naszego rodaka rozwiązał te problemy. Pierwszym powszechnie stosowanym rozwiązaniem były szczeliny obserwacyjne wycięte w pancerzu. Nie było to rozwiązanie zbyt skuteczne. Przez szczeliny, które mocno ograniczały pole widzenia, podczas jazdy w kolumnie dostawały się tumany kurzu, a otwory w pancerzu narażały załogę na obrażenia. Obserwacja przez okienka i szczeliny podczas jazdy często kończyła się guzami i skaleczeniami, ale z tą metodą obserwacji wiązało się poważniejsze zagrożenie. Połowa francuskich załóg czołgowych na frontach I wojny światowej została ranna w twarz odpryskami pocisków padającymi przez szczeliny obserwacyjne. Rozwój broni maszynowej i artylerii nie pozostawiał wątpliwości, że w przyszłej wojnie liczba takich obrażeń gwałtownie wzrośnie. Dlatego szczeliny obserwacyjne zaczęto zwężać, przesłaniać dodatkowymi osłonami oraz pancernym klejonym z trzech warstw szkłem triplex. W razie uszkodzenia szkło takie można było zastąpić zapasowym. Zmiany te wprawdzie poprawiły bezpieczeństwo obserwatora, jednak znacznie pogorszyły widoczność. Zaciemniały obraz, a odsunięcie oka obserwatora od szczeliny znacznie zmniejszało pole widzenia. Armia francuska eksperymentowała ze stroboskopem. Konstrukcja tego urządzenia polegała na umieszczeniu jednego szeregu szczelin osłoniętych szkłem triplex w nieruchomej wewnętrznej części pancernej kopuły, a drugiego w zewnętrznej części ruchomej. Jej ruch powodował chwilowe pokrywanie się szczelin obu części, co ze względu na zdolność ludzkiego oka do utrzymywania na siatkówce obrazu powyżej 1/10 sekundy powodowało wrażenie ciągłej obserwacji. Doświadczenia ze stroboskopem nie dały pozytywnych rezultatów. Strata światła docierającego do oka obserwatora i wynikające z tego zaciemnienie obserwowanego obiektu dochodziło w skrajnych sytuacjach nawet do 95%. Stosowane wówczas peryskopy lustrzane umożliwiały obserwację bez narażania załogi na zranienie. Ponieważ twarz obserwatora nie znajdowała się bezpośrednio za urządzeniem optycznym, a poniżej, chroniona pancerzem, co zwiększało komfort psychiczny, ale ograniczało pole widzenia. Peryskop posiadał dwa pochylone pod kątem 45 stopni równoległe lustra. Im lustro zewnętrzne było większe, tym większe było pole widzenia. Ale jednocześnie peryskop stawał się bardziej widoczny i łatwiejszy do zniszczenia. Ze względów bezpieczeństwa wielkość przyrządu zmniejszano, dlatego jego pole widzenia było niewielkie. Przykładowo dla wysokości peryskopu 300 mm i średnicy luster 50 mm pole widzenia wynosiło zaledwie 10 stopni.
Obiecującym rozwiązaniem wydawał się peryskop Panorama czołgowa Gerca. Umożliwiał obserwację w zakresie 360 stopni oraz ochronę przed pociskami. Jego konstrukcja była jednak skomplikowana, a przez to droga. Składał się z szeregu szczelin w pancerzu wieży, urządzeń optycznych, pryzmatów, soczewek i luster. Dodatkowo obserwowane obiekty widać było wyraźnie dopiero w odległości 10 metrów od czołgu. Urządzeniem podobnym w konstrukcji do panoramy czołgowej był geoskop. Dawał jasny obraz i szeroki 60-stopniowy kąt widzenia oraz zapewniał bezpieczeństwo obserwatorowi. Był jednak bardzo ciężki i w warunkach polowych trudny do naprawy. Żadne urządzenie nie umożliwiało skutecznej obserwacji w ruchu. Najlepsze wyniki dawały mimo wszystko szczeliny obserwacyjne chronione szkłem triplex. Eksperci byli zdania, że rozwiązania te powinny wzajemnie się uzupełniać, ale nadal nie istniała satysfakcjonująca, akceptowalna pod względem parametrów i kosztów konstrukcja, umożliwiająca eliminację największej słabości czołgu, czyli obserwacji pola walki w ruchu. W praktyce hamowało to dalszy rozwój taktycznego użycia czołgów. Zagadnienia te rozważano szeroko w latach 30. także w Polsce, prowadzącej własne prace nad bronią pancerną. Poza tajnymi opracowaniami były one szeroko omawiane na przykład w Przeglądzie Wojskowo-Technicznym, miesięczniku wydawanym między innymi przez Dowództwo Broni Pancernych. Jego redaktorem naczelnym był podpułkownik broni pancernych Patrick O'Brien de Lacy, kierownik Wojskowego Instytutu Badań Inżynierii. Właśnie w tym instytucie działem projektów kierował wówczas kapitan Rudolf Gundlach, wynalazca, który znalazł rozwiązanie problemu stanowiącego barierę w rozwoju broni pancernej. Pierwszym typem czołgu, którego produkcję rozpoczęto w Polsce na początku lat 30. była bezwieżowa tankietka TK3, zbudowana na bazie unowocześnionej licencji brytyjskiego samochodu gąsienicowego Carden Lloyd. Był to opancerzony pojazd służący do rozpoznania. Wobec tego kwestia ciągłej, okrężnej obserwacji miała w jego przypadku szczególne znaczenie. TK3 nie posiadał obrotowej wieży, a dwuosobowe, ciasne, całkowicie zamknięte wnętrze bardzo utrudniało skuteczną obserwację. Można było ją prowadzić wyłącznie poprzez uchylne klapy. Takie rozwiązanie w czołgu rozpoznawczym było bardzo niesatysfakcjonujące i stało się bodźcem do prac nad urządzeniem, które zaliczyć można do największych polskich wynalazków w okresie międzywojennym. Peryskop odwracalny czołgowy G wzór 34 został wynaleziony i skonstruowany przez Rudolfa Gundlacha, wówczas kapitana, wybitnego konstruktora Wojskowego Instytutu Badań Inżynierii, do którego został odkomenderowany z Departamentu Inżynierii Ministerstwa Spraw Wojskowych. Peryskop odwracalny skonstruowany przez kapitana Rudolfa Gundlacha służył do prowadzenia bezpiecznej obserwacji we wszystkich kierunkach, w tym także do tyłu, bez konieczności odwracania się, co byłoby niemożliwe we wnętrzu tankietki. Stosowane powszechnie w peryskopach lustra zostały zastąpione dwoma, nieposiadającymi soczewek zwierciadłami pryzmatycznymi, dzięki czemu obraz był niepowiększony i zupełnie naturalny, tak jakby patrzeć gołym okiem przez otwór w pancerzu. Taki obraz nie drgał i nie wahał się podczas jazdy, jak miało to miejsce w typowych urządzeniach optycznych. Obserwację do tyłu umożliwiał trzeci ruchomy pryzmat w formie przesuwanej przystawki, która pozwalała szybko przejść na obserwację tylnej półsfery. Ponadto obserwator nie musiał przykładać twarzy do peryskopu, ponieważ umożliwiał on prowadzenie obserwacji terenu obojgiem oczu w pewnej odległości od urządzenia. Kąt widzenia przy nieruchomym peryskopie wynosił 55 stopni w poziomie i 20 stopni w pionie. Z wykorzystaniem ruchu obrotowego wielkość pola widzenia wynosiła 360 stopni w poziomie i 40 stopni w pionie. Urządzenie miało niewielkie rozmiary i nie rzucało się w oczy na sylwetce czołgu. W dodatku przed ostrzałem osłonięte było pancernym kołnierzem. W przypadku trafienia w pryzmat
mógł on być szybko i łatwo wymieniony od wewnątrz pojazdu. Według instrukcji zajmowało to 25 sekund. Prototypy peryskopów odwracalnych poddano testom w dniach 11-13 grudnia 1933 roku. Zostały one zainstalowane na tankietce TK-3 oraz na znacznie zmodernizowanym modelu tankietki TKS. Po zakończeniu testów zarekomendowano przyjęcie peryskopu na wyposażenie czołgów TK-3 i TKS. Po wprowadzeniu drobnych poprawek peryskop G wzór 34 w 1935 roku został przyjęty na uzbrojenie Wojska Polskiego z poleceniem bezzwłocznego rozpoczęcia produkcji seryjnej. Pierwsze zamówienie na 500 peryskopów z terminem zakończenia dostaw w 1938 roku złożono w kwietniu 1936 roku we lwowskiej fabryce Jan Bujak, fabryka przyrządów mierniczych. Bez wątpienia nie było to ostatnie zamówienie, ponieważ peryskop miał trafić na wyposażenie nie tylko prawie 600 tankietek, ale również około 130 nowych polskich czołgów lekkich 7TP. Jednocześnie trwały prace nad jego dalszym udoskonalaniem poprzez dodanie niezwykle przydatnych funkcjonalności. Polskie zakłady optyczne zrealizować miały modernizację polegającą na wprowadzeniu podziałki kierunkowej, która umożliwiałaby dowódcy czołgu skuteczne kierowanie ogniem poprzez wyszukiwanie i wskazywanie celów strzelcowi. W latach 1938-1939 major Rudolf Gundlach, który stopień majora uzyskał w marcu 1937 roku, we współpracy z fabryką przyrządów mierniczych Jan Bujak, opracował nasadkę umożliwiającą łatwe, zajmujące kilka sekund dołączanie do peryskopu lornetki o czterokrotnym powiększeniu. Wojsko Polskie otrzymało nowoczesny przyrząd obserwacyjny, nie mający wówczas swojego jakościowego odpowiednika. Komendant Centrum Szkolenia Broni Pancernej w tajnym piśmie z dnia 19 sierpnia 1939 roku do dowódcy broni pancernych stwierdził: peryskop odwracalny w czołgu 7TP umożliwia swobodną obserwację dookoła czołgu, daje obraz jasny i naturalny. Z uwagi na brak soczewek, nie wymaga umieszczenia głowy ściśle naprzeciw ocznika. Daje pole widzenia około 50% większe od peryskopów z układem soczewek i pryzmatów. Umieszczenie peryskopu Zeissa zamiast peryskopu odwracalnego było rozpatrywane i po zapoznaniu się z wartością obu peryskopów, wybór padł na peryskop odwracalny systemu majora Gundlacha. Opinie o wynalazku Rudolfa Gundlacha podsumowywało stwierdzenie: peryskop odwracalny w jednowieżowym czołgu 7TP jest najlepszym przyrządem, jaki w obecnej chwili istnieje. Napaść Niemiec i ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 roku zakończyła polski etap w historii wynalazku majora Rudolfa Gundlacha. Jednak już po kilku latach, kiedy armie aliantów lądowały we Włoszech i na plażach Normandii, a od wschodu parła na Berlin Armia Czerwona, na czołgach i pojazdach pancernych Brytyjczyków, Amerykanów i Rosjan dostrzec można było charakterystyczny peryskop skonstruowany przez polskiego majora. W jaki sposób ten wynalazek po upadku Polski stał się standardowym wyposażeniem niemal wszystkich alianckich czołgów? Już na kilka lat przed wybuchem wojny Rudolf Gundlach zdawał sobie sprawę z wyjątkowości swojego wynalazku i dlatego podjął kroki, aby go odpowiednio zabezpieczyć. W styczniu i lutym 1936 roku zgłosił peryskop odwracalny w urzędach patentowych we Francji i w Wielkiej Brytanii. Polski wynalazek, z uwagi na brak zagranicznych odpowiedników, natychmiast wzbudził duże zainteresowanie. Jeszcze w tym samym roku do kapitana Rudolfa Gundlacha zgłosiły się firmy z Francji, Wielkiej Brytanii i Szwecji z propozycją wysłania peryskopu na prezentację w tych krajach. W grudniu 1936 roku dyrektor spółki eksportu przemysłu wojennego, której Rudolf Gundlach powierzył prowadzenie spraw patentowych, zwrócił się do szefa Biura Przemysłu Wojennego Ministerstwa Spraw Wojskowych o zgodę na eksport gotowych urządzeń oraz licencji na ich produkcję do Grecji, Rumunii, Bułgarii, Iranu, Holandii, Danii, Węgier i Niemiec, a także do Austrii, Szwecji i Norwegii. Prawo do produkcji otrzymał brytyjski wytwórca czołgu, firma Vickers Armstrong.
Na pewno nie był wówczas możliwy eksport, ponieważ wszystkie moce produkcyjne jedynego producenta peryskopów odwracalnych, czyli firmy Jan Bujak ze Lwowa, były skierowane na realizację zamówień Wojska Polskiego. Natomiast wiadomo, że już w 1937 roku peryskopy trafiły do Francji, gdzie niebawem rozpoczęto ich produkcję seryjną w firmie Barbier Bernard Turin. Firma ta zapewne pozyskała projekt dzięki powiązaniom z polskimi zakładami optycznymi, których posiadała ponad 10% akcji. Peryskopy odwracalne trafiły na wyposażenie m.in. zamawianych od jesieni 1938 roku pojazdów opancerzonych Panhard 178, które po przejęciu przez Niemców w 1940 roku przemianowano na Panzerspawagen P204F. Niemcy z gotowych komponentów wyprodukowali jeszcze co najmniej 200 sztuk tych maszyn. Drugim użytkownikiem peryskopów Rudolfa Gundlacha stali się Brytyjczycy. Firma Vickers Armstrong rozpoczęła masową produkcję peryskopów pod oznaczeniem Vickers Tank Periscope Mark IV. Peryskopy odwracalne Mark IV stały się standardowym wyposażeniem czołgów Matylda I, Matylda II, Valentine, Crusader, Churchill i Centaur Cromwell. Poszczególne modele brytyjskich czołgów posiadały od dwóch, jak Matyldy, do nawet pięciu, w przypadku Cromwella, peryskopów odwracalnych. Skala produkcji peryskopów była duża, ponieważ Rudolf Gundlach za dochody uzyskane z tytułu opłat licencyjnych zakupił w podparyskiej miejscowości Le Vésiné willę. Z Wielkiej Brytanii peryskop majora Gundlacha trafił do Stanów Zjednoczonych i Związku Sowieckiego. Amerykanie otrzymali dokumentację techniczną w ramach współpracy sojuszniczej i uruchomili produkcję własnej wersji peryskopu odwracalnego pod oznaczeniem M6. Stał się on standardowym wyposażeniem pojazdów pancernych armii Stanów Zjednoczonych, począwszy od czołgów Stuart M3A1 i samochodów pancernych Stackhound po czołg podstawowy M4 Sherman. Z kolei do ZSRR peryskop trafił w ramach amerykańskiej pomocy Lend-Lease wraz z czołgami typu Sherman, brytyjskim Valentine'em, Churchillem, choć wiadomo, że pierwsze egzemplarze Sowieci zdobyli na polskich czołgach typu 7TP, TKS w 1939 roku. Czołgi Valentine, które posiadały dwuosobową wieżę, z chęcią przekazywano sojusznikom w ramach Lend-Lease, ponieważ w armii brytyjskiej zastępowały je nowe konstrukcje. Praktyka pokazała, że na polu walki przewagę uzyskiwały czołgi z wieżą trzyosobową, w której dowódca mógł skupić się na kierowaniu walką. Takie wieże miały również czołgi niemieckie, których załogi dość łatwo pokonywały w pojedynkach czołgi Sowietów, pomimo porównywalnego uzbrojenia. Wiele sowieckich czołgów także posiadało wieże dwumiejscowe, jednak gorsze niż te w czołgach Valentine, a nawet jednomiejscowe, jak w T-70. W sowieckim czołgu dowódca był jednocześnie celowniczym, co niemal wykluczało skupienie się na dowodzeniu. W czołgu Valentine dowódca pełnił równocześnie rolę ładowniczego, co dawało nieco więcej czasu na kierowanie walką. Valentine posiadał cztery peryskopy obracalne Mark IV, podczas gdy w wielu wczesnych czołgach Armii Czerwonej obserwację przedpola często umożliwiał tylko jeden obrotowy peryskop o dość wąskim polu widzenia. Utrudniało to orientację na polu walki do tego stopnia, że Finowie w czasie wojny zimowej określali załogi radzieckich czołgów mianem ślepych. Możliwość masowego wprowadzenia taniego rozwiązania znacznie podnoszącego walory użytkowe sowieckich czołgów była w tamtym okresie czasu na wagę złota. Brytyjski peryskop Vickers Tank Periscope Mark IV został skopiowany i pod niewiele zmienioną nazwą MK4 wszedł do masowej produkcji w Związku Radzieckim. Myślę, że Rosjanie w ramach Lend-Lease'u dostali dokumentację z Instytutu Optycznego z Petersburga.
Przypuszczam, że tam obrobiono tą dokumentację angielską i przesłano do producenta. A potem ta dokumentacja dotarła do Łodzi. Pryskop MK4 na wiele lat stał się standardem optyki czołgowej w Związku Sowieckim. Gdy w latach 50. uruchomiono w Polsce produkcję czołgów T-34, a następnie T-54 i T-55, wraz z nimi w 1953 roku przekazano licencję na produkcję polskiego wynalazku na podstawie radzieckiej dokumentacji. Był on przez wiele lat produkowany w łódzkich zakładach kinotechnicznych. Po 10 latach w peryskopach wymieniono rodzaj szkła optycznego, ponieważ dotychczasowe, pod wpływem promieniowania gamma, będącego wynikiem wybuchu jądrowego, stawało się mleczne, co uniemożliwiało obserwacje. Poza nowym szkłem, oznakowaniem producenta i drobnym usprawnieniem ułatwiającym wymianę uszkodzonego pryzmatu wprowadzonym w wyniku doświadczeń wojennych, peryskop MK4 był identyczny z przedwojennym peryskopem wzór 34. Do tego stopnia, że peryskop wyjęty z czołgu T-55 pasuje idealnie do montażu w tankietce TKS lub czołgu 7TP. Najsłynniejszym czołgiem sowieckim II wojny światowej, który otrzymał w ramach modernizacji produkowane przez ZSRR peryskopy odwracalne majora Rudolfa Gundlacha, był czołg T-34. Poza licznymi zaletami, czołg ten miał również wiele wad. Należała do nich między innymi wspomniana wcześniej dwuosobowa wieża, w której dowódca pełnił jednocześnie rolę celowniczego. W praktyce nie miał szans jednocześnie obsługiwać broni głównej, prowadzić obserwacji wokół czołgu i dowodzić walką. Tym bardziej, że do obserwacji służył jeden zniekształcający perspektywę peryskop. Odpowiedzią na te problemy było stworzenie zmodernizowanych czołgów w wariantach T-34-43 oraz T-34-85. Wóz ten otrzymał trzyosobową wieżę z nową armatą kalibru 85 mm i wieżyczką dowódcy z umieszczonymi wokół jego głowy szczelinami, które umożliwiały dookólną obserwację. Wspierało ją aż 5 peryskopów przeznaczonych dla członków załogi. Po jednym dla celowniczego i ładowniczego, 2 na pokrywie włazu kierowcy mechanika i 1 na wieżyczce dowódcy czołgu. Peryskop przeznaczony dla dowódcy zainstalowano tak, by można było go obracać w jarzmie umieszczonym nad głową, jak również przesuwać go dookoła głowy. Było to rozwiązanie stosowane także w amerykańskich Shermanach. Umożliwiało ono wygodne użycie peryskopu w zakresie 360 stopni bez konieczności obracania głowy. Taka liczba i rozmieszczenie przyrządów optycznych umożliwiały całej załodze wsparcie dowódcy w wykrywaniu przeszkód i celów, w zajmowaniu stanowiska do otwarcia ognia i ocenie jego skutków, a także w obserwowaniu czołgu dowódcy plutonu. Peryskop odwracalny majora Gundlacha dedykowany był polskim czołgom rozpoznawczym, tankietkom, które były pojazdami bezwieżowymi. Wprowadzenie obrotowych wieżyczek dowódcy powodowało rezygnację z używania funkcji odwracalności. Nie wpłynęło to jednak na powszechność stosowania samego peryskopu Gundlacha. Jego zalety dalece wykraczały poza odwracalność, pierwotnie dedykowaną pojazdom bezwieżowym. Peryskop majora Rudolfa Gundlacha
szybko przestał być też postrzegany wyłącznie jako przyrząd obserwacyjny dowódcy. W czołgach T-34-85, IS-1 oraz IS-2 posługiwała się nim cała załoga. Często nawet instalowano go w miejscu uniemożliwiającym jego odwracalność. Ale było to urządzenie tak uniwersalne, że przydawało się praktycznie na każdym stanowisku w pojeździe pancernym. Nie tylko w czołgach, ale także w działach samobieżnych Su-85, Su-100, ISU-122 oraz ISU-152. Do takich samych wniosków doszli również Amerykanie i Brytyjczycy, zwielokrotniając na swoich pojazdach liczbę produkowanych przez siebie odmian peryskopu Gundlacha. Bez względu na fakt, że w końcówce wojny istniały już o wiele bardziej wyrafinowane przyrządy obserwacyjne, peryskop Gundlacha wciąż stanowił ich znakomite uzupełnienie. Czołgi T-34-85 nie dorównywały niemieckim panterom i tygrysom, ale było ich kilkakrotnie więcej. W 1943 roku pojawił się dla Niemców groźny przeciwnik – 46-tonowy czołg IS-2. Dlatego, aby uzyskać nad nim przewagę, Niemcy zaczęli produkować ponad 60-tonowego Tygrysa Królewskiego. Tyle, że mogli go wyprodukować w liczbie niespełna 500 sztuk, gdy tymczasem radzieckie fabryki opuściło ponad 3000 czołgów IS-2. Więcej, szybciej, taniej. Wojna wymagała olbrzymich ilości masowo produkowanej broni i sprzętu. Alianckie Shermany, Valentiny i T-34 produkowano w tysiącach sztuk i wciąż ulepszano, a koszty produkcji optymalizowano. Przy takiej skali produkcji każda unifikacja, każde ulepszenie, możliwość skorzystania z gotowych rozwiązań były na wagę złota. Sprawiały, że produkcja była tańsza i szybsza, a na front trafiało kilkakrotnie więcej sprzętu, niż mógł wystawić do walki przeciwnik. Łączna liczba czołgów wyprodukowanych w Niemczech w latach 1939-1945 nieznacznie przekraczała liczbę 24 tysięcy sztuk. W tym samym czasie w Wielkiej Brytanii wyprodukowano 30 tysięcy czołgów, w Związku Radzieckim 76 tysięcy, a w Stanach Zjednoczonych 80 tysięcy, co łącznie daje liczbę 186 tysięcy czołgów, czyli niemal 8-krotnie więcej niż wyprodukowano w Niemczech. Niemal na każdym z tysięcy tych pojazdów znajdowało się od jednego do nawet 5 peryskopów Rudolfa Gundlacha oraz zestaw łatwo wymienialnych, ulegających częstemu zniszczeniu wkładek. Peryskop odwracalny Gundlacha koncepcyjnie wyprzedził swój czas i konstrukcje, dla których został zaprojektowany. Przyczynił się do przerwania technicznego impasu, który uniemożliwiał rozwój broni pancernej i dorzucił mały, ale istotny kamyczek na szale, na której ważyło się zwycięstwo w wojnie. Major Rudolf Gundlach pozostawił po sobie olbrzymie dziedzictwo w postaci setek tysięcy peryskopów powstałych na bazie jego pomysłu w trakcie i po II wojnie światowej. W polskich zbiorach zachował się tylko jeden oryginalny fragment peryskopu wyprodukowany we lwowskiej fabryce Jan Bujak, fabryka przyrządów mierniczych. Mały fragment historii wojennych zmagań, który wpłynął na rozwój broni pancernej na świecie.